Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął Pan Inspektor Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji. Szczęść Boże, dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie Inspektorze, zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, to też początek akcji Znicz, czego możemy się spodziewać na drogach? To będzie tradycyjna, tak jak co roku ta sama akcja prowadzona przez funkcjonariuszy? Co roku wszystkie ręce policyjne na pokład, bo to już przecież nie pierwsza taka akcja, nie pierwsze takie działania pod kryptonimem Znicz dla polskiej policji. My zresztą już na początku roku planując różne działania o charakterze krajowym zawsze bierzemy pod uwagę ten okres zmożonego ruchu. No i trzeba się spodziewać, że ruch będzie wzmożony zarówno w samych miastach, jak i na wszystkich drogach krajowych, bo jedziemy w tym czasie do swoich bliskich, jedziemy wspominać tych, którzy od nas odeszli. I trzeba pamiętać o tych warunkach bezpieczeństwa, bo my kierujemy na każdą służbę około 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego. Nie można zapomnieć też o tych policjantach służby prewencyjnej, którzy w tym czasie będą pełnić służbę w pobliżu cmentarzy, bo niestety pojawiają się tak zwane hieny cmentarne, które okradają groby, okradają ze zniczy, okradają z nowych wiązanek, które bliscy zostawiają nie tylko 1 listopada, ale już wcześniej, już w tym tygodniu poprzedzającym. I naprawdę tych zgłoszeń w tym okresie mamy dużo więcej. Policjanci służby kryminalnej, Którzy w tym czasie chronią nasze mieszkania, nasze domy, bo my wyjeżdżamy i zostawiamy swój tak naprawdę dobytek y, tylko zamknięty na klucz, dlatego to są dla nas duże działania, ale najwięcej mówi się o tym ruchu drogowym, y, bo y, wtedy wyjeżdżają też ci kierowcy, którzy na co dzień nie jeżdżą samochodem, którzy od y, niedzieli można powiedzieć y, wyjeżdżają. Dlatego pamiętajmy o warunkach bezpieczeństwa. Począż od przygotowania samochodu, który powinien być czysty, mieć przejrzyste e, szyby, m, powinny być uzupełnione płyny w samochodzie, w tym spryskiwaczu, e, powinny być ustawione światła. Nie zapomnijmy nawet o zapasowej żarówce, bo różnie może po drodze m, nas spotkać, różne mogą nas spotkać sytuacje. E, przez stan psychofizyczny, a więc wypoczęci. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby ktoś dzień wcześniej pił, czy zażywał jakieś leki, środki udurzające i wsiadał za kierownicę. My służymy pomocą. Jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, jeżeli ktoś, nie wiem, z różnych okazji, bo były imieniny, bo były rodziny, bo alkohol też jest przecież dla ludzi, y, był na takiej uroczystości, niech podejdzie na komendę, poprosi o zbadanie, e, podejdzie, a nie podjedzie od razu, podkreślam, nie kieruje. Jeżeli będzie ten wynik 0-0, ktoś się dobrze czuje, ma tą pewność, że może ruszyć w trasę, proszę, niech jedzie, niech ostrożnie, niech pamięta, że wiedzie swoje największe skarby, to są bardzo często najbliższe osoby, mama, tata, żona, małżonek, dzieci, no chyba nikogo ważniejszego w swoim życiu nie mamy. Jeżeli są to długie podróże, pamiętajmy o tym, aby mniej więcej co półtorej, dwie godziny robić przystanek, wysiąść, wyprostować nogi, złapać powietrza. Naprawdę nie ma sensu pędzić. Ja sam jadąc samochodem wiele razy spotykam się z sytuacją, gdzie jedzie ktoś, komu się spieszy, mruga mi światłami, żebym ja mu koniecznie zjeżdżał, pędzi, wymija, slalomy, jeździ, wyprzedza te samochody. W najbliższej miejscowości, na światłach, stoimy obok siebie i on stoi po lewej stronie, ja po prawej. Po co była mu ta szybka, niebezpieczna jazda? Kiedy i tak trzeba jechać, pamiętać ostrożnie, tak aby wszystkich dowieść na miejsce. Nie sposób nie, nie powiedzieć również o pieszych, bo sporo z nas będzie chodziło na cmentarz, również w tej porze już wieczorowej, kiedy ten zmierzch szybciej zapada. Ja przypominam, że jest obowiązek prawny, aby od zmierzchu do świtu, poza terenem zabudowanym, mieć Elementy odblaskowe. To już bardzo ładnie wygląda. Ja sam y, zauważam, że i te starsze, nawet pani już w tym sędziwym wieku, y, kiedy wychodzą z kościoła, bardzo często mają dopięty element odblaskowy, czy do torebki, czy gdzieś do kurtki. I naprawdę widać je już z daleka. Element odblaskowy gwarantuje, że kierowca zobaczy nas z odległości minimum 150 metrów. Y, gdy nie mamy tego elementu, to jest tylko 15 metrów 20. A więc czas na reakcję jest bardzo, bardzo ograniczony. A dodam, że. Kierowca, który jedzie z prędkością 50 km na godzinę, w ciągu jednej sekundy pokonuje aż 14 metrów. Jeżeli do tego damy moment hamowania, a sam nie zatrzymuje się natychmiast, tylko też potrzebuje moment do zatrzymania się, to naprawdę decydują o naszym życiu ułamki, ułamki sekund. Statystyki z ubiegłego roku niestety były gorsze w liczbie. Ofiar śmiertelnych na drogach od tych z 2017 roku. Co sprawia, że, że, że wciąż jest tak źle na polskich drogach? Niestety tutaj nie mogę nic powiedzieć dobrego, bo rzeczywiście jesteśmy czarną plamą na terenie Europy. Jesteśmy w tej końcówce państw, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I z jednej strony jest z roku na rok lepiej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrastającą liczbę e, samochodów i e, kierowców, a jest ona, ona się ogromnie zmieniła. Jeżeli są ludzie, którzy pamiętają jeszcze lata 90., gdzie nie było problemu z zaparkowaniem, parkingi były puste, mogliśmy swobodnie wrócić z pracy i zawsze znaleźliśmy miejsce. A biorąc pod uwagę to, co dzieje się teraz, kiedy no, nie ma gdzie zaparkować jeden kierowca, zastawia drugiego róg zwiększył się niesamowicie. To jednocześnie liczba wypadków rannych zabitych maleje. Można powiedzieć, że powstał taki s, taki krzyż, gdzie ilość samochodów rośnie, ilość wypadków spada. Aczkolwiek ten rok rzeczywiście zanotowaliśmy niepokojący trend, kiedy liczba wypadków jest mniejsza, liczba rannych jest znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Natomiast mamy więcej osób zabitych. Zabija Nadmierna prędkość głównie. Jeżeli spojrzy się w dane statystyczne, a można im wierzyć, nawet najwięksi przeciwnicy statystyki muszą tutaj akurat przyjrzeć się temu dokładnie. To w zdecydowanej większości wypadków ta nadmierna prędkość spowodowała, że tych ofiar jest więcej, że mimo zdarzenia, w którym uczestniczyły dwa pojazdy, przy tej prędkości ginie czasami po kilka, kilka, po kilka osób. I łatwo to wytłumaczyć po ludzku. Jadąc 50 km na godzinę mamy większe szanse przeżycia, jeżeli uderzymy w jakąś przeszkodę niż jadąc 150 km na godzinę. I to miejmy również na uwadze, aby stosować się do znaków, stosować się do ograniczeń. Ja zawsze powtarzam, podstawowa zasada, prawo ruchu drogowym określa tych zasad mnóstwo, ale ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli ja jestem pewien, że jadę przepisowo, czy idę przepisowo jako pieszy, nie wiem, na kogo trafię, czy ten kierowca jest trzeźwy, czy ten kierowca nie jedzie za szybko czy ten kierowca nie zacznie wyprzedzać się w miejscu niedozwolonym, czy tak jak ostatnio mieliśmy, o oczymy zgłosił w Warszawie na Sokratesa, po prostu wbrew przepisom ominie, wyprzedzi samochód, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszych. Dlatego zawsze uważajmy, zawsze miejmy z tym u głowy, aby upewnić się, jak jedziemy, przed, przed kim jesteśmy, jak przechodzimy przez jezdnię, aby spojrzeć w lewo, w prawo. Przejście dla pieszych jest strefą, która powinna być bezpieczna, ale nie wiem jak się zachowa ten kierowca. Co z tego, że prawo jest po naszej stronie, że my, kiedy kiedy przyjedziemy jako policjanci na miejsce zdarzenia, powiemy tak, wina jest kierowcy, kiedy życia już nie zwrócimy tym najbliższym, którzy zginęli czy byli ranni. A co powoduje, że Polacy yy... Tak łatwo przekraczają prędkość, łamią przepisy, bo wyjeżdżamy za granicę na wakacje i tam się okazuje, że zaraz z, po przekroczeniu granicy Opiecie. czeskiej, słowackiej wszyscy grzecznie jadą. A o tym dokładnie chciałem powiedzieć. Myślę, że chyba mentalność powinniśmy zacząć zmieniać naszą mentalność, ponieważ ten sam polski kierowca, wyjeżdżając, już nie mówię do naszego zachodniego sąsiada, do Niemiec, ale wystarczy Słowacja. Potrafi jechać zgodnie z przepisami i nie przekraczać tej prędkości. Kiedy policjant zatrzyma, nie dyskutuje, nie pyskuje. I następnie ten sam kierowca w Polsce... Zawsze ma coś do powiedzenia, dyskutuje. Jest dosyć duża ignorancja tutaj. Nie chcę się żalić, bo policjanci wiedzą, jak sobie poradzić z takimi ignorantami, ale jest ta ignorancja na drodze w stosunku do policjantów. I nie ukrywam, że jest to spowodowane również przez niektóre em, reporterskie materiały różnych stacji em, telewizyjnych, komercyjnych, bo od razu chcę powiedzieć: ten sprzęt, który ma, ma polska policja, to jest nowoczesny sprzęt używany przez policję na całym świecie. Mówię tutaj o radiowozach, o widorejstratorach, o radarach. Ten radar, który my zatrzymujemy za przekroczenie to jest ten sam radar, który ma policjant niemiecki, słowacki czy nawet amerykański. To są najnowsze radary, które bardzo często rejestrują oprócz prędkości również obraz, aby nie było żadnych wątpliwości. I ten nasz kierowca od policjanta niemieckiego bez dyskusji przyjmie mandat, od policjanta z innego kraju przyjmie mandat. U nas pod wpływem tych niektórych programów zaczyna się dyskusja, a czy jest świadectwo legalizacji, a czy policjant jest przeszkolony. Nie zaczynamy od siebie, że rzeczywiście jechaliśmy za szybko, tylko szukanie kruczków prawnych. Spraw przed sądem, które przegrywamy jako państwo, nawet nie tylko policja, bo rzeczywiście sąd uniewinnia osoby, które zostały zatrzymane za przekroczenie prędkości, jest mniej niż 1 promil. To jest na ponad milion zatrzymanych kierowców za przekroczenie prędkości jest mniej niż 1 promil. Natomiast niektóre stacje sugerują w swoich programach, że to jest powszechne, że nie opłaca się przyjmować mandatu, że warto dyskutować. I pośrednio jest takie lokowanie informacji. My wiemy, że przekroczyłeś prędkość, ale broń się kruczkami prawnymi, ponieważ możesz powołać się na wyrok taki i taki, gdzie ktoś zarzucił, że policjant stał, nie wiem, zbyt pochylonym radiowozie, za blisko linii energetycznej, to są kruczki prawne, ale tak naprawdę dopiero sobie zdamy sprawę, że te kruczki prawne, których się uczymy i którymi, którymi próbujemy się tak bronić, mogą odebrać życie naszym osobom bliskim. Kiedy dojdzie do takiej tragedii? Kiedy nagle okaże się, że nie czy temu go nikomu. Ktoś bliski z naszej rodziny, z naszych znajomych zginął. Wyjdzie, że była przekraczana prędkość, że ten kierowca był przez nas wielokrotnie zatrzymywany za przekraczanie prędkości, że w przyszłości było zatrzymane mu prawo jazdy i właśnie się tak bronił. A my jako społeczeństwo na to przyzwalaliśmy pod wpływem różnych programów. Wtedy dopiero sobie zdamy sprawę, że gdybyśmy przyjęli tą linię polskiej policji, polskiego państwa, było mogło być inaczej i nie warto takim cwaniakom ufać. A czy problemem to nie jest wysokość mandatów, które no, 500 złotowy mandat za przekroczenie prędkości. Jeżeli mielibyśmy poprawiać bezpieczeństwo na polskich drogach, a polskiemu rządowi, proszę wierzyć, bardzo na tym zależy. Mamy deklarację premiera. Dokładnie o tym chciałem wspomnieć premiera, panów ministrów i zarówno spraw wewnętrznych, administracji i transportu, bo to są te główne organy, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Policja jest jednym z, ty z, jednej z tych instytucji wspierających oczywiście te działania, ale tak naprawdę powinniśmy zacząć przede wszystkim od edukacji. Edu a więc edukować i to już od najmniejszych lat aż do dorosłego um, życia, aż powiem nawet tego sędziwego, bo um, i przedszkolaków już uczyć, jak się zachować na drodze i um, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich e, i dorosłych i, tom, e, i seniorów, ponieważ przepisy zmieniły się um, wielokrotnie już, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, a czasami mam wrażenie, że jak dyskutujemy z tymi um, zatrzymanymi przez nas do kontroli drogowej kierowcami, którzy zdobywali prawo jazdy jeszcze w poprzednim ustroju, oni nie zdają sobie sprawy, że niektóre przepisy już inaczej funkcjonują. A więc edukacja, następnie infrastruktura, bo rzeczywiście no chociażby w Warszawie, jeżeli chodzi o Sokratesa, infrastruktura dostosowana do 2014 roku, gdzie jeszcze tam nie było w ogóle budynków mieszkalnych, galerii, sklepów. Mamy 2019, niby tylko 5 lat, ktoś powie aż 5 lat. Tam, gdzie były pola, tam gdzie rzeczywiście można było kiedyś pojechać szybciej, dzisiaj powstało miasto w mieście, a infrastruktura nadal dostosowana do 2014 roku. Od razu dodam, to nie Światła zabijają, to nie wysepki zabijają czy ich brak. Zabija zawsze człowiek, który się nie stosuje do przepisów. Ale też wracając do zasady ograniczonego zaufania, trzeba pamiętać, że nawet jeżeli my przestrzegamy przepisów i nie wiemy, jak zachowa się właśnie ten inny uczestnik ruchu drogowego, dlatego musimy poprzez infrastrukturę dawać też warunki bezpiecznego poruszania się i pieszym i poruszania się kierowcom. Trzeci punkt no, to działania różnych instytucji inspekcji transportu drogowego, która, która też, której też leży na sercu bezpieczeństwo na polskich drogach i policjanci, którzy kiedy można pouczyć kiedy widzimy że ktoś przekroczył nieznacznie prędkość popełnił jakieś wykroczenie w ruchu drogowym które no powiedzmy zdarza się widzimy sprawdzając w naszych bazach danych że jest to rzeczywiście pierwsze wykroczenie ktoś widać tą skruchę, żałuję tego, policjant może pouczyć, być tym dobrym policjantem, ale jeżeli widzimy, że jest to notorycznie łamiący przepisy ruchu drogowego, uczestnik ruchu drogowego, gdzie sprawdzamy w naszej bazie i w danym roku już jest zatrzymany po raz kolejny, a więc te wcześniejsze mandaty nic nie dają, muszą być surowe konsekwencje i mówię tutaj i o wysokich mandatach i policjanci w takich przypadkach zatrzymują, to jest fakultatywne prawo jazdy, kierujemy wnioski do sądu o cofnięcie uprawnień, no bo no nie nie może być litości w stosunku do takich kierowców. I wiele takich spraw bym przytoczył, które były głośne medialnie, gdzie doszło do tragedii, gdzie ktoś zginął i okazywało się, że ktoś dawał temu człowiekowi szansę. On był raz zatrzymany, drugi raz zatrzymany, stracił kiedyś prawo jazdy, te prawo jazdy odzyskał, nie nauczył się, dalej ścigał się po mieście, dalej nie jeździł przepisowo, aż w końcu mm, doszło do tragedii, gdzie... On idzie do więzienia, ale tego życia osobie, której zabrał, no, nikt nie zwróci. Ale mamy też niestety smutne przykłady tego, że nawet politycy. Były poseł rano kogoś potrącił, okazuje się, że nie ma prawa jazdy. Później jest, jest zatrzymany go samochód, później niestety znów jest zatrzymany no nie ma tutaj za to. Jakbyśmy się że jedzie cofnili. tym samochodem i to tłumaczy wyższą konieczność? Jakbyśmy się cofnęli w czasie, to pewnie takich przypadków osób, które m, powinny dawać przykład, celebrytów, aktorów, polityków, znajdziemy więcej. Dlatego m, dla nas nie ma usprawiedliwienia. Tłumaczenie się jeszcze stanem wyższej konieczności no, jest kuriozalne, ponieważ w takim mieście jak Warszawa każdy, kto tutaj mieszka, kto tutaj był, wie dobrze, że dzisiaj m, zamówienie m, transportu m, czy taksówki no, kosztuje. Grosze. Tak naprawdę, żeby przejechać całą Warszawę, takie osoby jest na to stać, aby zamówić taksówkę i odprowadzenie samochodu do garażu, nie jest stanem wyższej konieczności. Tu nie, jecha, nie jechał ten pan, aby komuś ratować życie, nie jechał z rannym, chorym dzieckiem. A pamiętajmy, że to są osoby, które mają wpływ na postępowanie wielu osób. Czy polityk, który ma swoich sympatyków, czy aktor, celebryta, w którym są zakochani fani, swoim postępowaniem ma świecić przykładem. Jeżeli zdecydował się na to, żeby być osobą publiczną, jeżeli Zdecydował się na to, aby być posłem, politykiem, celebrytą, musi dawać też przykład. I no, takie zachowanie zasługują tylko i wyłącznie na potępienie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. I też ta kara powinna być szybka i nieuchronna. Mamy do czynienia z osobą, która miała już wcześniej zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Yy, jedzie bez prawo jazdy bez uprawnień, potrąca rowerzystkę. Ta rowerzystka trafia do szpitala. Przeprasza w ciągu dnia poprzez media swoje zachowanie i obiecuje, że się to nie powtórzy. Po czym jest zatrzymany wieczorem, czyli nie dotrzymuje słowa. No to jest no, niewiarygodny człowiek, niewiarygodny polityk. Przykłady, kiedy celebryci, aktorzy robią gdzieś zdjęcia sobie jadąc, tak zwane selfie, bez zapiętych jeszcze pasów. Te tłumaczenia później są różne, że to stałem na światłach, zjechałem na Poboczy, oczywiście y, to znowu te kruczki prawne, bo ciężko udowodnić, że ktoś jechał, ale. Nie publikujmy, ja apeluję do tych znanych osób, nie publikujmy takich zdjęć na swoich y, profilach społecznościowych. I nie używajmy telefonu, tak, bo to ponieważ, też jest chyba podstawowy te dzieciaki, problem. Te dzieciaki, teraz. fani, oni, oni mówią, skoro mój fan tak może, ja też tak chcę, chcę mieć, mieć zdjęcie w takiej podobnej pozycji i tak dalej. A już tu poruszając temat telefonów, wspomniałem, jadąc 50 km na godzinę, pokonujemy w ciągu jednej sekundy 14 metrów. Wyobraźmy sobie teraz osobę jadącą 100, 150 km na godzinę i w tym czasie sprawdzający m, telefon czy Pokonujemy kilkadziesiąt metrów, gdzie tak naprawdę nie obserwujemy drogi, nie wiemy, co się przed nami dzieje, nie mamy wpływu na to, jakby pojawiła się jakaś przeszkoda, aby szybko zareagować. To może być dziecko, któremu piłka wpadła na drogę i on biegnie za nią. To może być poprzedzający nas pojazd, który nagle zahamował, zwierzę, które wybiegnie. No przeszkody są różne. Nie ma szans na szybką reakcję. Później jest przykra sytuacja i dochodzi do zdarzenia bardzo tragicznego. Ja jeszcze pracując w służbie kryminalnej, kiedy jeździłem jako policjant na wypadki drogowe, pamiętam taką sytuację, kiedy przez telefon komórkowy zginęła, zginął mężczyzna. On jechał samochodem i do niego zadzwoniła jego żona. W tym czasie, kiedy on rozmawiał, doszło do tego zdarzenia tragicznego. Ta żona słyszała, że coś się stało. My... Na miejscu wykonywaliśmy czynności, oględziny pojazdu, yy, spisywanie tych wszystkich danych. Ten telefon cały czas buczał, cały czas buczał. Nikt nie miał oczywiście odwagi odebrać tego telefonu, aby poinformować żonę, do jakiej tragedii doszło. Yy, patrzyłem na te smsy, które przychodziły. Oddzwoń do mnie koniecznie, martwię się. Czy coś się stało? Co to był za huk? Dlaczego nagle przerwana rozmowa? Nic gorszego przez te dwie godziny, kiedy my wykonywaliśmy czynności, jak ten telefon dzwonił. Ale oczywiście yy, to nie była możliwość, aby ten telefon odebrać i poinformować w ten sposób o śmierci najbliższej Osoby, bo do tego trzeba odpowiednio przygotować się najbliższą osobę, żonę. Ale no, tragedia straszna, no, nie wiem, jak ta żona później z tym żyła, bo pośrednio można powiedzieć, że to. Przez nią też trochę, bo że rozmawiali ze sobą przez ten telefon. Dlatego, w tych dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy ze smartfonami, z telefonami, ciągle w nich coś tam wyszukujemy, nauczmy się też szanować tych, którzy od razu nie oddzwonią. Nauczmy się szanować tych, którzy nie używają tak często telefonów i miejmy zrozumienie dla tych osób, do których dzwonimy, oczekujemy, że one szybko odbiorą, że one właśnie w tym czasie mogą kierować, nie odbiorą, zjadą na pobocze albo oddzwonią za kilka minut. Mamy dosłownie minutę na koniec. Jeszcze chciałbym zapytać o te zmiany, które czekają kierowców. Korytarz życia, jazda, jazda na suwak. E, jakie obowiązki teraz? Nowe na kierowców i bardzo krótko. To, zobaczymy jak wyjdzie to w praniu. Natomiast do tej pory to były nieobowiązujące przepisy, ale za, zalecane zachowania kierowca. A więc po prostu kultura jazdy. Bardzo często możemy zobaczyć znaki, gdzie jest zalecane jazda na suwak. E, o korytarzu życia bardzo, bardzo często również my mówimy, że to ułatwia przejazd e, wozów e, ratujących nam życie. Teraz będzie to uregulowane prawnie, a więc też dojdzie ten mechanizm ewentualnej kary, która nas do tego mobilizuje, ponieważ z tym też bywa różnie. Ja dzisiaj jadąc samochodem, gdzie właśnie znajdował się taki znak zalecana jazda na suwak, gdzie powinienem kulturalnie jeden samochód, drugi samochód, jeden samochód i to jest naprawdę rozładowuje korki. Niestety spotkałem się z sytuacją, że kierowca autobusu miejskiego w Warszawie nie chciał wpuścić innych kierujących. Gdzie nie mówimy tutaj o cwaniaka, który ominął korek i chce się włączyć z przeciwległego pasa ale gdzie wręcz był znak Zalecające taką jazdę, no, kiwałem głową, widząc, że tak może się zachować kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie, teraz będzie to uregulowane prawnie, aby właśnie w ten sposób ułatwiać przejazd. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Rozładowujące korki przede wszystkim. I drugie karytarz życia. Pamiętajmy, aby jeżeli mamy dwa pasy ruchu w jednym kierunku, aby samochody z prawej strony zjeżdżały do prawej strony, samochody z lewej do lewej, aby środek był gotowy do przejazdu dla służb ratunkowych. A to dlatego? Ponieważ poruszając się czasem awaryjnym, który się tak nazywa, on się gdzieś kończy. Wtedy, kiedy wóz strażacki, policyjny czy karetka pogotowia stoi, nie ma szans już na dalszy przejazd, dlatego musi być ten środek wolny. I zawsze miejmy w głowie, że to może być wóz, który jedzie uratować, może kogoś naszego bliskiego, może ktoś, kto miał zawał serca na drodze, ktoś, kto uczestniczył w wypadku i to mogę być ja. I to niech będzie najlepszą pętlą. Szanujmy się na drodze, wzajemna tolerancja, edukacja, a wtedy będzie bezpiecznie. Dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy, komendanta głównego policji. Ja państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy z panem Bogiem.